Cześć wszystkim. Tak sobie pomyślałem, że nagram kilka słów odnośnie sexworkingu, pracy sexworkerów. Jest tak bardzo oceniana ta praca. A ja wam powiem tak. Od ponad 20 lat działam w różnego rodzaju biznesach, a od roku zająłem się sexworkingiem. I powiem szczerze, że jest to coś niesamowitego. Ten sex working, który robimy razem z Julii, jest, ja bym to nazwał taki self-made freelance sex working. Wytłumaczycie sobie sami zinterpretujecie, czyli coś, co tak naprawdę każdy by chciał robić. Robisz co chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz, niezależnie. No chyba każdy marzy o takiej pracy. Kwestia oceniania tego, proszę was, moralność. Poznałem mnóstwo małżeństw, mnóstwo par, mnóstwo ludzi. Uwierzcie mi, że to, co my robimy, jest dużo bardziej moralne niż w wielu, 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 wielu związkach. Pokazywanie się, jasne. Jeżeli chcesz pracować w sex workingu, musisz to lubić. Ale to coś złego? Nie chcesz, nie oglądaj. Proste. Do nikogo nie zmuszamy. Ale tak wracając do samego sex workingu. Wiadomo, że jest to bardzo szeroka branża i różnie można w tym pracować. Ja się nie jestem w stanie wypowiadać o innych gałęziach branży sex workingu, jak o amatorskim sex workingu, tak jak powiedziałem, freelancerskim, robionym we własnym zakresie. Ciekawe jest to, możliwe. Powoli zaczyna być opłacalne. Czemu nie? No bo to chyba o to chodzi. Otrzymujemy mnóstwo pytań odnośnie seksualności człowieka, czy w ogóle odnośnie seksualności w parach. Tak skumuluję troszkę odpowiedzi, jak wygląda ta cała praca. To jest praca jak każda inna, tak naprawdę na pełen etat. To, co robimy, stricte akty seksualne, to są naprawdę, to jest ułamek pracy. Tak naprawdę największy procent pracy w sex workingu, tym, którym my robimy, to jest praca montaże, uploadowanie, opisy, social marketing, praktycznie wszystko, co jest związane z kreowaniem tego, co robimy i z pokazywaniem się w sposób komercyjny również, ponieważ uwierzcie mi, jesteśmy całkowicie normalną parą. Kolejna rzecz, o której bym chciał wam powiedzieć, to jak sama branża jest bogata w niesamowicie inteligentnych ludzi, a tak naprawdę w ludzi, którzy mają przepiękną wewnętrzną tolerancję dla innych ludzi. Jest to niesamowite. Tolerancja do innych upodobań. Tolerancja tego, co w ludziach jest naturalne, ponieważ seksualność jest naturalna. My się rodzimy jako istoty seksualne. Tak, rodzimy się z orientacją. Kto o tym mówi? Gdzie jest nasza edukacja seksualna? Tak, naprawdę. Poczytajcie, posłuchajcie ludzi, którzy się na tym znają. Rodzimy się z orientacją. Nie wybieramy orientacji seksualnej. Tak samo naturalna jest orientacja homoseksualna, jak naturalna jest orientacja heteroseksualna. A co dalej? Biseksualizm jest w każdym z nas tak naprawdę. Ale mamy schematy, jakie mamy, żyjemy i później społeczna presja jakby nie pozwala nam do pełnej ekspresji własnej seksualności. I to, o tym się nie mówi. Nie ma tej edukacji. Ja mam prawie 40 lat i ja teraz się edukuję. Więc powiedzcie mi, czy taka edukacja kiedykolwiek będzie w Polsce? Czy w ogóle na świecie? Oby. Jak sobie posłuchacie tak samo odnośnie edukacji seksualnej młodzieży, i zobaczycie statystyki, że tak naprawdę inicjacje seksualne u młodzieży, która jest wyedukowana, są przesunięte dużo dalej. I zrozumiecie, że to nie jest tak, że jak edukujesz dziecko, to je nastawiasz, czy w jakiś sposób popychasz do wcześniejszej inicjacji seksualnej. Wręcz odwrotnie. Zero wiedzy mamy odnośnie osób transseksualnych. Proszę was. To w Polsce dokładnie odpowiem mi, na czym to polega. Transseksualizm. Ludzie, którzy mają ciało kobiety, wewnątrz są mężczyznami. I odwrotnie. Wewnątrz mężczyzna z ciałem kobiety. To jest tak samo naturalne, jak ty z fiutem, czy ty z cipką, kobieto. Naprawdę.
tak, taka jest natura. Ktoś to otwarcie mówi? Ja nie słyszałem tego. Jedyne, co jest propagowane, to pokazywanie jako wynaturzenie i propagowanie tylko mężczyzna, kobieta, rodzina, to są podstawy, a wszystko inne to jest zło i nienaturalne. Proszę was. Zero. Zero wiedzy. Ja nie mówię, że jestem jakiś tutaj super wyedukowany i mądry. Ja po prostu się edukuję. To jest coś, czego nie ma. Nie ma. O czym się nie mówi. To jest właśnie najstraszniejsze w tym wszystkim. No i wracając do sex workingu. To jest wiadomo, że oceniane zewsząd, ale zaczynam się zastanawiać nad tym i tak naprawdę zaczynam rozumieć, dlaczego jest oceniane. Ponieważ jest to odgórnie społecznie nieakceptowana branża, a co za tym idzie, jest ogromna zazdrość, ponieważ ludzie, którzy pracują w taki sposób, jak ja teraz pracuję, są ludźmi wolnymi. Tak? Jest to w pewnym sposób całkowite zarządzanie własnym czasem, własną energią i jeszcze jest to opłacalne. Tylko nie wszystkich na to stać, żeby to zrobić, ponieważ presja społeczna jest przeolbrzymia. I teraz zobaczcie jeszcze, jak szczęśliwi mogą być ludzie pracujący w tej branży, którzy się nie przejmują opinią społeczną. No właśnie. A właśnie jeszcze jedno sobie przypomniałem. Słuchajcie, bo bardzo dużo wiadomości mamy. Takich, po których możemy łatwo wywnioskować, że nie wszyscy ludzie wiedzą, na czym polega produkowanie materiałów multimedialnych dla dorosłych. I kojarzą to jakby kwestię pornografii z kwestią prostytucji. To są dwie różne branże. My robimy w branży porno, to jest pornografia, tak? Jesteśmy parą. Więc wyobraźcie sobie, ile otrzymujemy dziwnych wiadomości, jakby robiąc pornografię, że niby dajemy jakby dostęp do siebie jako do osób prywatnych w sferze seksualnej. No należy pewną kwestię zrozumieć. Robimy to dla was. Robimy to dla ludzi, którzy chcą oglądać porno, którzy chcą się podniecać, chcą jakoś rozwijać się w kwestiach seksualnych. Pokazujemy, jak może być seksualność w parze, jak ciekawe rzeczy są do zrobienia i do zbadania. W seksie otwieramy wiele tematów, rozmawiamy o tematach tabu, o wszelkiego rodzaju seksie wśród par. Czy to seksie analnym, moralnym, czy w ogóle odpowiadamy na mnóstwo pytań. Natomiast to nie daje przyzwolenia dla jakby widzów do wejścia do nas do łóżka. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo wiem, że mnóstwo seksworkerów, nie mówię, że to jest problem, ale mnóstwo seksworkerów ma dokładnie taki sam feedback jakby z rynku odbiorców. No i właśnie tu jest kwestia taka, żeby to zrozumieć, że my tworzymy materiały dla was, ale nie jesteśmy dla was. W pewnym sensie jesteśmy, ale nie w sensie totalnie fizycznym. Poruszyłem bardzo wiele wątków. Jeżeli chcecie odnośnie rozwijać któryś z tych wątków, żeby mieć większą wiedzę dla siebie albo chociażby, żeby porozmawiać na ten temat, możecie komentować, walcie śmiało, odpowiemy na wszystkie inteligentne pytania. Bawcie się dobrze, żyjcie życiem, korzystajcie. Bądźcie otwarci, rozwijajcie się, kochajcie ludzi, kochajcie innych. Aktualnie stacjonujemy w NASA. Jest to nasza baza na Księżycu. Więc krótko. Na temat, macie pytania, piszcie, komentujcie, bo i tak będę nagrywać takich monologów co jakiś czas, żeby pokazywał wam, na czym to wszystko polega. A teraz ja mam zamiar się enjoyować miejscem, w którym jestem.